Zgodnie z założeniami pedagogiki Freneta, nauczyciele powinni tworzyć warunki, aby dzieci czuły się gospodarzami we własnej szkole. Dzięki temu zyskują poczucie sprawstwa i współpracy, co z kolei zwiększa ich motywację do nauki. Dobrze widać to na obserwowanej lekcji, gdy prowadząca lekcję umożliwia uczniom wcielenie się w rolę nauczyciela. Zanim to jednak nastąpi, sama prezentuje, na czym polega dane zadanie, a potem pozwala uczniom powtórzyć zachowanie, którego byli świadkami. Zadaniem osoby stojącej przed klasą jest stopniowe odsłanianie zdjęcia, dając tym samym szansę pozostałym uczniom na odgadnięcie nazwy warzywa przedstawionego na zdjęciu. Uczniowie aktywnie zgłaszają się, aby przejąć rolę nauczyciela, co dowodzi, że takie odwrócenie ról jest dla nich dużym wyróżnieniem i dodatkowo motywuje do nauki, korzystnie wpływając też na atmosferę całej lekcji. Nauczycielka korzysta z podobnego schematu postępowania także w kolejnym zadaniu, prowadząc najpierw osobiście zabawę What is missing? Czego brakuje? Żeby uczniowie mogli zaobserwować, na czym polega jej rola. A następnie spośród chętnych osób wybiera ochotniczkę, która staje przed klasą, zastępując nauczycielkę i samodzielnie prowadzi dalszy ciąg zabawy. Warto podkreślić, że nauczycielka cały czas komunikuje się z uczniami, używając wyłącznie języka angielskiego. Kiedy uczeń i uczennica pełnią rolę pomocników nauczycielki, rozdając materiały swoim kolegom i koleżankom, nauczycielka zyskuje czas, żeby zająć się indywidualnie uczennicą, która podchodzi do niej o coś zapytać.